Witam wszystkich na kanale z Wykrywaczem przez PL. Dzisiaj z województwa lubuskiego, a dokładnie z nad takiego małego jeziora Rokitno koło miejscowości Rokitno. Dzisiaj co będzie? Oczywiście będą jakieś poszukiwania w takim małym miejscu, w którym kiedyś był ośrodek wypoczynkowy. Tętniło życiem, plażyczka malutka, teren jak widać. Ja sobie przy okazji jeszcze zobaczymy, co można robić na takich miejscówkach. Być może kogoś zachęcę do odwiedzenia właśnie tego miejsca, bo ma ono jednak sporo swoich zalet, ale to już patrzymy sobie na filmiku, co można robić w takich miejscach i oczywiście w ich okolicach. To zaczniemy może sobie od jazdy. Tak, trochę dróg ciekawych do pojeżdżania się w okolicy znajdzie. Trochę budyneczków, jak ten obiekt sakralny między polami, koło którego był przelot. No to co, może popatrzmy sobie, jak to tutaj wygląda, kiedy świeci słońce. Tak, oprócz pięknych widoków w okolicy czy samego jeziora, można też tutaj nad tym jeziorkiem znaleźć sobie taką czatownię ornitologiczną, poobserwować sobie rybołowy i inne ptaszki i przyjemnie spędzać czas. A jak komuś piękna okolica, jeziorko, las, czatownia ornitologiczna, to za mało, to nad jeziorem fani urbexu takiego delikatnego też sobie coś znajdą, czyli teren po starym ośrodku wczasowym. Jedne kiełbaski się robią. W międzyczasie można sobie oczywiście zjeść apetyczne kiełbaski nad wodą. A oczywiście, jeśli faktycznie nad wodą, to i kanapka z paprykarzem może czasem wejść. A że jeziorko urocze, jest kajaczek do dyspozycji, to można też sobie oczywiście trochę popływać i przy okazji delikatny trening sobie na rączki zrobić kajaczkiem właśnie. Z pięknymi widokami. Tak, tak to wygląda. Można trochę rzeczy porobić. Oczywiście z wykrywaczem też można z magnesem pochodzić. To chwilka z poszukiwań. A początek nie od wody, od piachu. Czas start poszukiwań. W użyciu jaki wykrywasz na piasek? Na piasek mój ulubiony, czyli Vanquish 540. I pierwsza moneta dzisiaj, może nie taka jaką chciałem, ale mamy dwa złocisze z PRL-u. Bo wody się boję. Wody się boję. A współczesna pierwsza monetka dzisiaj to z naszych obecnych dwa grosiki. I taka atrakcja, piękna, duża, ołowiana kuleczka. No i, proszę Państwa, jest aluminiowy, ale strzał jest biżuteria. Patrzcie, jaki ogromny krzyżyk.
Można w takim miejscu? Oczywiście, że można. Wystarczy chcieć poszukać. Tak. Trzeba do końca sprawdzić, co znajdziemy. Groszaki na razie są. Do wody będzie wejście. Tak, w międzyczasie bawiąc się wykrywaczem, można się pobawić trochę magnesem w wodzie. Już. Pałek, sygnalizator wyciągnął i kapselek. Do znajdek. Najwyższy na razie nominał. Na piaseczku 2 złocisze. I takie cuda można w piachu znaleźć, jakby ktoś potrzebował. Chyba jeszcze sprawny. Troszkę w wodzie też oczywiście trzeba pochodzić. A w wodzie jaki wykrywacz? Na piasku był Vanquish PCL 40. Do wody Mindlapek Pinox 900. Takie cudowności idzie znaleźć w wodzie. Ale nie jest to ani aluminium, ani sreberko. Ale przynajmniej się świeci. Oczywiście pogoda w lato musi szwankować, ale przy takim nagłym ochłodzeniu to przynajmniej dopiero przyciek. Woda jest nagrzana w porównaniu do powietrza, także zupa ciepła. No to zmierzamy sobie na delikatne podsumowanie. To co powychodziło przy okazji wypoczynku w Rokitnie? Jakieś kawałki puszek, wiadomo. Kapsle, zawleczki, polmosiki już nie dzieliłem. Jest tego więcej łącznie z gwoździami, ale to zbierane magnesem przy obozowisku. Głównie z rzeczy innych, jakieś elektryczne, jest jakiś bezpiecznik, jest coś od żarówki, jest coś wędkarskiego. Tak, dwie spinki do włosów, kuleczka ołowiana, gotóweczki starej 2 złote PRL, 3 złote i 16 groszy, no niby mało. Do tego zawieszka, jakiś znal bądź nikiel, Jezusek duży, zawsze cieszy. I taka chyba do włosów? Do włosów, ale nie wiem z czego. Na aluminium, za ciężkie. Nie jest to srebro też, jakiś zwykły materiał. No ale przynajmniej jakieś rozróżnienie co do kapsli. Nie każde miejsce jest obfite w znaleziska, ale jak widać coś tam idzie jeszcze wydłubać. Tak. Mi tutaj sportem zaczyna się znowu przejaśniać, jak czas się już zwijać z obozowiskiem. I czy to mało, czy dużo znaleźć? Ktoś by powiedział, że mało, ale powiem, że jest wręcz przeciwnie, bo jest parę monetek, jest coś z biżuterii, jakiej tam by nie było, ale jest. Ale jest też pozwiedzane, pojeżdżone, odpoczęte, przy okazji spotkania z ludźmi. Połączyć kilka pasji, biwaczek, poszukiwania. Na lajcie, bez spiny, bez ciśnienia. Odpocząć, pobawić się i coś porobić. Także ja dziękuję za oglądanie i do następnego. Oczywiście z innej miejscówki.